zostały, ale kolejne miejsca zajęli młodzi, obiecujący zawodnicy. Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich przebiegły pod znakiem ataku młodzieży. Na wielkiej krosni zakopanym trzecie miejsce zajął oglądany 17-letni Mateusz Gruszkowski, a szósty był zaledwie 15-letni Dawid Kowal. Z rodziny Tajne Rublem okazał się Wojciech, prezydujący w kadrze pod okiem austriackiego szkoleniowca Heinza Kucina. Dziś przegrał tylko za danym Małyszem, który jako jedyny z 14 wersji startowej szybował poza granicę 130 metrów. I choć nasz mistrz wygrał z przewagą ponad 20 punktów nad Wojciechem Heinerem, nie był do końca zadowolony ze swoich skoków. Ta forma jest taka wysoka, to bym nie powiedział. Na pewno skoki były dosyć dobre, niezłe. Te pierwsze treningowe były dużo gorsze, nie mogłem jakoś się tak jeszcze przyzwyczaić. Chyba po tych świętach może. Człowiek się wylemiuchował. Czwarte miejsce zajął Tomisław Steiner, piąte Krystian Długopolski, a dopiero 12 Marcin Bachleta.